Dzień dobry moi drodzy. Markę Kodali znacie doskonale z mojego kanału, ale również z mediów społecznościowych, moich oczywiście. I wiecie doskonale, że jest to jedna z moich ulubionych marek kosmetycznych. Francuska marka, która wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest to marka rodzinna, stawia na substancje pochodzenia naturalnego, wykorzystuje potencjał winogron w swoich kosmetykach i substancje, które właśnie związane są m.in. z winogronami, ekstrakty z winogron, wodę winogronową, resweratrol i nie tylko. Jest to marka, która przede wszystkim bardzo mocno się rozwija. Zmienia, idzie w kierunku dobrym dla nas, dla naszej planety, zmienia swoje opakowania, poprawia formuły swoich kosmetyków, rezygnuje przede wszystkim z substancji pochodzenia, substancji kontrowersyjnych, które dla wielu nie do końca są dobre w kosmetykach. Jest to marka, która naprawdę jest godna zaufania i w swojej ofercie posiada wiele fantastycznych kosmetyków. Ja o tych kosmetykach już Wam tutaj opowiadałam na moim kanale, ale od jakiegoś czasu mówi się dosyć głośno w mediach społecznościowych o najnowszym filtrze z SPF 50, który pojawił się w ofercie marki Caudalie. Jest to filtr do stosowania na twarz, a dokładnie fluid z wysoką ochroną, i pada bardzo dużo takich pytań, no bo przecież marka jakiś czas temu wprowadziła do swojej oferty filtry, produkty, które chronią nas przed promieniowaniem. I przecież jakiś czas temu w ofercie był dostępny ten oto filtr do twarzy, przeciwzmarszczkowy, krem, również z bardzo wysoką ochroną. To, co tak naprawdę się zmieniło i dlaczego w ofercie pojawił się właśnie ten fluid? I tak sobie pomyślałam, że zrobię dla Was dzisiaj porównanie. A to dlatego, że posiadam jeszcze starszą wersję, która już niestety w internecie w większości jest wycofana i ciężko dostępna, i posiadam również najnowszą wersję. Tak, dlatego też zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie właśnie na takie porównanie. Powiem Wam, co się zmieniło, co pozostało takiego samego i czy warto, dla kogo. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Moi drodzy, dwa filtry. Starsza wersja, nowsza wersja. Różnice są, podobieństwa też są i zacznijmy może właśnie od tych różnic, bo to najbardziej Was interesuje. To, na co możemy zwrócić uwagę już na samym początku, jeśli rozmawiamy o tych dwóch produktach, to przede wszystkim opakowania i design. Tak, stara wersja posiada plastikową tubkę o pojemności 50 ml, która jest zakończona w ten sposób. I mamy też oczywiście nieco inny design właśnie tej wersji. Natomiast nowa wersja jest to tubka również, ale już o pojemności 40 ml, która po odkręceniu tej nakrętki zakończona jest, zobaczcie, takim dzióbkiem. To też jest istotne, jeśli chodzi o konsystencję produktu, zaraz dowiecie się dlaczego. I uwaga, to opakowanie, mimo tego, że mamy tutaj miękką tubkę plastikową, to pochodzi z plastiku, który został zrecyklingowany, tak to się mówi? Chodzi tutaj o recykling, tak, marka wykorzystuje w tej chwili aktualnie plastik z recyklingu do tworzenia właśnie swoich opakowań. Więc mamy tutaj takie pierwsze zmiany, tak jak mówię, design, opakowanie, to jak tubki są zakończone i przede wszystkim pojemność 50 ml, tu mamy nieco mniej 40 ml. No i teraz przejdziemy do kolejnej ważnej różnicy, która pojawia się w przypadku tych dwóch produktów. To jest konsystencja, moi drodzy. Tu mamy krem, tu mamy fluid. I dobrze słyszycie, ponieważ konsystencja starszej wersji jest dosyć gęsta, jest kremowa, jest biała i pozostawia na skórze taką delikatną, rozświetlającą taflę. Jeśli mówimy o fluidzie, czyli właśnie o tej nowej wersji, tutaj mamy konsystencję bardzo lekką, płynną, taką powiedziałabym nawet wodnistą, o nieco innym kolorze, ale to jest taka dosłownie minimalna różnica kolorystyczna. I tutaj w przypadku tego filtra, czyli tego fluidu,
też mamy taką delikatną, rozświetlającą powłoczkę na skórze. Czyli jeśli mówimy o różnicach, konsystencje, ogromna, ogromna różnica. Natomiast tak jak mówię, ta powłoczka rozświetlająca pozostaje. I tutaj też na chwilę zatrzymam się przy tym rozświetlaniu, ponieważ zauważyłam, że pojawiły się takie opinie gdzieś w internecie, że ta nowa wersja, czyli ten fluid, jest bardzo intensywnie rozświetlający. Słuchajcie, nie. On, jak porównamy sobie obie konsystencje, to rozświetlenie ma bardzo zbliżone do poprzedniej wersji. Więc jeśli ktoś z Was korzystał z tej poprzedniej wersji, starszej, kremowej, to już będzie wiedział, jakie będzie rozświetlenie w przypadku tego produktu. I to wcale nie jest takie intensywne, mocne rozświetlenie. Tutaj w konsystencjach nie mamy absolutnie żadnych drobinek. To jest taka błyszcząca powłoka. Owszem, zgodzę się z tym, że w przypadku osób, które posiadają skórę tłustą, problematyczną, skórę, która bardzo mocno się wyświeca w ciągu dnia, że pojawia się ten efekt nadprodukcji sebum, takie rozświetlające konsystencje, to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast w przypadku skór suchych, normalnych, a nawet mieszanych, skór dojrzałych, takie delikatne rozświetlenie, takie glow, które pozostaje na naszej skórze, bardzo fajnie z nią współgra. Natomiast w momencie, kiedy nałożymy sobie makijaż, to glow delikatnie znika, to rozświetlenie robi się mniejsze. I tutaj nie mówię o jakichś podkładach matujących, mocno kryjących, takich, które całkowicie sprawiają, że ta skóra zmienia swój koloryt. Nie, ja przetestowałam oba produkty. Ten to w ogóle, słuchajcie, absolutnie na każdy możliwy sposób, kiedy on się pojawił w ogóle w ofercie. I testowałam z podkładami BB, z kremami CC, ze zwykłymi podkładami. I naprawdę to rozświetlenie delikatnie znika, ale to jest takie ładne rozświetlenie, to jest taki ładny glow, który pojawia się na skórze. No przynajmniej taka jest moja opinia i takie są moje odczucia w przypadku tych produktów i absolutnie nie zgadzam się z opinią, że rozświetlenie tego fluidu jest mocniejsze niż rozświetlenie kremu. Bo jeśli kiedyś mieliście okazję przetestować ten krem, to będziecie wiedzieć, jaki glow daje on na swojej skórze. Lecimy dalej. Zapach, bo wiem, że też Was to interesuje. W przypadku starszej wersji, moi drodzy, mieliśmy taki delikatny zapach. Ja bym powiedziała, że to jest takie połączenie kwiatowo-kremowego aromatu. To nie jest żaden cytrusowy, to nie jest typowo kwiatowy, ale to nie jest też taki pudrowy aromat. To jest takie bardzo charakterystyczne połączenie. Jedni je wyczują, jedni wyczują mniej. Dla niektórych ten zapach może być też odrobinę nieprzyjemny, niekomfortowy w przypadku właśnie tej starej wersji. I co zrobiła marka? Marka stworzyła fluid, który jest kompletnie bezzapachowy. I to jest właśnie opcja dla osób, które do tej pory narzekały, że zapach tego produktu nie do końca im się sprawdza. I nawet jak zerkniecie sobie na skład, to zobaczycie, że w składzie, ale do tego zaraz przejdziemy, że w składzie tej starszej wersji są nie dość, że związki zapachowe, to jeszcze na końcu składu znajdziemy substancje zapachowe. Przeglądając skład natomiast nowości, czyli tego fluidu, zobaczycie, że nie ma tam ani żadnych związków zapachowych, ani pojedynczych substancji zapachowych. Także jest to produkt bezzapachowy, tutaj ten zapach jednak był. Kolejne różnice, które również związane są z konsystencją i też muszę je podkreślić. W przypadku tej starszej wersji, ponieważ był to krem, zostawiał on na skórze taką delikatną powłoczkę, taki delikatny film. I przez to też sprawiał, że krem wchłaniał się wolniej, bardziej stopniowo, i też dawał taki dłuższy efekt nawilżenia. I to była świetna wersja dla osób, które posiadają skórę suchą, odwodnioną, dojrzałą, bo naprawdę ten efekt był bardzo przyjemny na skórze i w przypadku tego filtra można było już zrezygnować ze stosowania w porannej pielęgnacji dodatkowego kremu. Czyli można było sobie na przykład nałożyć serum z witaminą C i na nie bezpośrednio właśnie ten krem. I dawał on tyle, ile skórze było potrzeba. Czyli było to nawilżenie, było wygładzenie, była ochrona przed promieniowaniem, dodatkowe substancje aktywne, które tutaj też znajdują się w tym składzie, które działały przeciwzmarszczkowo, antyoksydanty.
więc moim zdaniem to był naprawdę bardzo fajny krem i szkoda, że marka usunęła go całkowicie z oferty, bo mogła delikatnie zmienić skład, poprawić ten skład, natomiast zostawić tę konsystencję, bo tak jak mówię, to jest świetna opcja dla osób posiadających skórę suchą, dojrzałą, odwodnioną, przesuszoną, po zabiegach, złuszczającą się, naprawdę dawał radę i to był genialny krem. Natomiast w przypadku fluidu, czyli tej nowszej wersji, konsystencja, ponieważ jest taka wodnista, jest taka płynna, ona nie pozostawia też na skórze żadnego filmu. Przez to też bardzo szybko się wchłania. I to znowu jest wersja idealna dla osób, które posiadają skórę mieszaną, normalną, ewentualnie tłustą, jeśli nie boją się tego efektu delikatnego rozświetlenia. Właśnie przez to, że szybko się wchłania, że nie pozostawia tej tłustej warstwy. Natomiast jeżeli osoby posiadające skórę suchą sięgną po ten fluid, mogą, moim zdaniem, w moim odczuciu, mogą mieć takie wrażenie, że to jest za mało w tej porannej pielęgnacji. I tutaj warto by było po serum nałożyć krem nawilżający i dopiero wtedy nałożyć właśnie ten leciutki fluid. Bo moim zdaniem ten efekt nawilżenia jest mniejszy i przez to też właśnie, że ta konsystencja jest taka wodnista, w przypadku skór suchych, odwodnionych może być ona niedostateczna. U innych będzie sprawdzać się fantastycznie. No dobrze, moi drodzy, to teraz przejdziemy do kwestii, która wiem, że bardzo Was interesuje, jeśli rozmawiamy o zmianach w produktach, czyli do składników. Przejdziemy do składów. I już Wam wspomniałam o tym, że w nowej wersji nie znajdziemy substancji zapachowych. Jeśli zerkniecie sobie na skład, tam nie ma ani związków zapachowych, ani substancji zapachowych. Oba produkty bazują na wodzie, ale moi drodzy, w przypadku starszej wersji wysoko w składzie znajdowała się m.in. woda winogronowa. W nowej wersji wody winogronowej już nie ma. Mamy bardzo zbliżone do siebie substancje bazowe, czyli te, które będą tworzyły formuły tych kremów. Natomiast mamy też takie niewielkie różnice, jeśli chodzi o substancje promieniochronne, czyli właśnie te filtry, które będą nas chroniły przed promieniowaniem. W przypadku starszej wersji mieliśmy 6 filtrów, filtrów chemicznych, organicznych, nowoczesnych. W przypadku nowej wersji mamy 5 filtrów, również nowoczesnych, organicznych. Jest tam różnica w jednym filtrze, który został usunięty właśnie w nowej wersji, ale uwaga, nadal mamy świetne filtry. Filtry niekontrowersyjne. Nie ma tutaj oktokrylenu, nie ma tutaj octinoxatu. Marka zrezygnowała już dawno zresztą z tych filtrów. I tutaj też chciałam podkreślić, że marka stosuje takie substancje i takie filtry, które nie będą szkodliwe dla środowiska wodnego, generalnie dla naszej całej planety. Ale marka Caudalie była jedną z pierwszych marek, która właśnie wprowadziła filtry, takie filtry, które nie dość, że będą chronić nas przed promieniowaniem, ale właśnie będą dobre dla środowiska wodnego, dla koralowców, dla rybek, dla wody, dla plaż, dla roślinek, dla wszystkiego, tak? Dla naszej planety. I to jest ogromny, ogromny plus dla marki. Oczywiście nie ma tutaj też żadnych przenikających filtrów, żadnych nanocząsteczkach, więc tego też nie musicie się obawiać. To są naprawdę bardzo dobre substancje promieniochronne, które znajdziemy w konsystencjach, w składach INSI, a przede wszystkim właśnie nowej wersji. Ale moi drodzy, jest jeszcze kilka innych różnic, jeśli rozmawiamy o substancjach aktywnych, które znajdują się w składach. I teraz Wam powiem, jakie substancje aktywne były między innymi w starej wersji, a jakie substancje aktywne znajdziemy teraz w nowej wersji. I sami zobaczcie, jakie są różnice. Czyli w starej wersji mieliśmy wodę winogronową, o której już Wam wspomniałam, ale również olej abisyński, masło kakaowe, fitosterole, wyciąg z winogron, sok z winogron, ekstrakt ze świerku pospolitego i witaminę E. Natomiast w nowej wersji znajdziemy argininę, wyciąg z winogron, witaminę E, ekstrakt ze świerku pospolitego i olej słonecznikowy. Czyli sami widzicie, że jednak różnice są. Marka również zrezygnowała z kilku substancji aktywnych, które również po części są substancjami bazowymi, żeby właśnie stworzyć fluid o lekkiej konsystencji, który ma przede wszystkim
chronić nas przed promieniowaniem. Ma chronić nas przed UVA, UVB i tak samo było oczywiście tutaj w tej wcześniejszej wersji, bo też mieliśmy ochronę przed UVA, UVB, ale tutaj mamy inną formułę, inną konsystencję i troszeczkę inne działanie, jeśli rozmawiamy o substancjach aktywnych. Moi drodzy, teraz widzicie, że tych różnic jest naprawdę bardzo dużo, czyli jednak marka nie tylko zmieniła składniki, nie tylko zmieniła konsystencję, ale też tak można by było powiedzieć, że popracowała nad całością nowego produktu, który pojawił się w ofercie. Ten został wycofany, teraz mamy ten. Czy są jakieś podobieństwa? Tak. Jakie podobieństwa mamy w przypadku tych dwóch produktów? Przede wszystkim to, że w składach nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych, co już o czym Wam mówiłam. Oba produkty posiadają 9 miesięcy przydatności od otwarcia. Mamy Ocean Protect, o czym też Wam już powiedziałam. Marka stroni od testów na zwierzętach i z tego też między innymi słynie. O rozświetleniu również Wam opowiedziałam, a także o tym, że w przypadku obu produktów mamy wysoką ochronę 50 SPF, chroniącą przed promieniowaniem UVA i UVB. To są podobieństwa, które zostały. Czyli tych podobieństw jest mimo wszystko jednak mniej, więcej mamy różnic i teraz wiecie już, jak to wygląda. Przede wszystkim wiedzą osoby, które miały możliwość korzystać ze starszej wersji, które bardzo ją lubiły i zastanawiają się nad tym, czy kupić sobie nową wersję, czy zainwestować i wypróbować właśnie ten fluid. Teraz mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości i będziecie wiedzieć, czy tak, czy nie, co robić, czy będzie to dobra wersja dla Was, czy też nie. Na zakończenie dodam tylko tyle, że mnie cieszy osobiście bardzo fakt, że marka się zmienia i idzie w lepszym kierunku i to bardzo dobrze o marce świadczy. Natomiast fajnie by było, żeby jednak marka też pomyślała o osobach, które mają inne zapotrzebowanie i być może w przyszłości pojawi się wersja fluidu, ale bardziej kremowa. Byłoby super. Skład moim zdaniem dalej jest świetny. Formuła też jest bardzo przyjemna. Cenowo ten produkt wychodzi też bardzo dobrze. Z aplikacją nie ma żadnego problemu. Przynajmniej muszę Wam powiedzieć, że ja jako posiadaczka skóry mieszanej bardzo fajnie podeszłam do tego filtra. Cały czas go sobie testuję. Oczywiście nie mogę Wam powiedzieć o tym, czy on chroni, czy nie chroni, no bo to widać dopiero po latach tak naprawdę. Ale w przypadku obu tych produktów one fajnie sprawdzały się pod makijażem. I ten fluid również spełnia swoją funkcję. A rzeczywiście ten makijaż bardzo fajnie się wykonuje. I ja lubię takie lekkie kremy, zwłaszcza kiedy mamy taki upał, który nastał u nas w kraju, mamy tak wysoką temperaturę, wtedy lubię sięgać po lekkie produkty. I myślę, że właśnie ten fluid jest świetnym rozwiązaniem w takim okresie, który mamy w tej chwili. Ale oczywiście Wy sobie testujcie, sprawdzajcie, wyróbcie sobie swoje zdanie na temat tego produktu. Jestem też ciekawa, czy już go znacie, czy już go stosujecie i jakie jest Wasze zdanie. Dajcie koniecznie znać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!